Hej kochani, witam wszystkich z tej strony Sayuki i zapraszam do kolejnego spotkania w Garden Flipper. Dzisiaj zrobimy sobie w tym miejscu tą część wypoczynkową, o której wspominałam ostatnim razem. Czyli tak, mamy nasz piec, mamy naszego grilla, stół, piękne, tutaj elegancko to wygląda. Mamy nasz basen, super. Elegancko, pewnie solanka, jak nic solanka, w tym razem z fajnymi schodami prowadzącymi do niego, a w tym miejscu zrobimy sobie trochę płytek idących tak z tej strony i tu będzie taka część wypoczynkowa typowo. Proponuję najpierw wyrzucić meble, żeby widzieć jakby miały stać, a później zajmiemy się właśnie odłożeniem ich na boki, postawieniem, położeniem płytek, żeby to fajnie wyglądało. Co my tu mamy? O! O, coś takiego by się rozchodziło i to kolorystycznie, powiem wam, nawet mi się podoba tak, jak jest. Myślę, że taki ciemny kolor ładnie wygląda. No, jak najbardziej. Super, czyli powiedzmy tak w takiej odległości gdzieś od basenu. Myślę, że na spokojnie. Tutaj na przykład sofa. Z dwa fajne fotele. Są płaskie, są takie. O ten mi chodziło, dobra. Tam mamy czarny. Tą szarą kawę. Ojciec, i nie wiem jakie mamy nogi w tamtym. Tam nie było do wyboru nóg. Tamten nie ma. Okej, niech będzie tak jak jest. Teraz tak, to myślę można dać gdzieś tutaj. Tak sobie myślę. Potem jeszcze jeden. Tak, może bardziej z ukosa. O! I teraz ten mały stoliczek, który tutaj jest. A jak nie stoły, nie stoliczek, to postawię tutaj tą pufę taką jedną, która wygląda jak stoliczek. A ten jest spoko, ale on ma szkło. To było, o, właśnie o taką pufa jest fajna, zamiast stolika mogłaby spokojnie być. Tylko, że jest, a, spokojnie, myślę, że jak najbardziej. Powiedzmy tu i wtedy ciebie na przykład dam bardziej w tym miejscu. O, myślę, że tak będzie lepiej. Jeszcze trochę w lewo. O! I tak może być. Jak najbardziej. Proponuję tutaj pod tym płytki prowadzące gdzieś tutaj i tutaj. Tylko zastanawiam się, czy zachować te same płytki, czy rozłożyć może trochę inne. Pomyślmy. Nad tym się jeszcze nie zastanawiałam. Może damy jednak te same. Symfonia. A jest jeszcze ta druga, ta się nazywa symfonia? Tak, w sumie. A jest duża? Jest. No, i tak by było fajnie. Tam jest jedno przejście, a stąd by mogło być do naszych wypoczynkowych przestrzeni. No i spoko. Dobra. Kuby wiele i robimy co trzeba zrobić w końcu.
Bo zakładam, że płyty pod rzeczami położyć jako tako pewnie nie mogę. Właśnie, kładzie się na wierzchu. Stolik. Jakby ktoś pytał, gotowy. Właściwie to... Można by to trochę przestawić. W tą stronę. I wtedy się zrobi... Trochę inaczej. No, dawaj. O! Tak myślę lepiej. I zrobimy podwójny pasek, taki startowy tutaj jak najbardziej. Chodź podłogo. Ale to nie jest głupi pomysł, zaraz tam wrzucę jakąś płytkę na wierzch. W ramach stołu. Kup dalej wiele. Fajnie, że wciąż je mogę tutaj położyć bez większych problemów. No, do tego momentu. Teraz tak, ty chodź tu z powrotem, żeby mi się nie pomieszały plany. Przestawimy sofę. I postawimy trochę płytek również tutaj. No. Okej. Możesz wracać. Mniej więcej, gdzie tam byłaś. Jak spróbuję trochę wypośrodkować. O! Całkiem. Dobra. Teraz fotel. No, bo już przez chwilę myślałam, że nie trafię tam. Gdzie trzeba. No dobra, ty też się odsuń, na razie to od razu rozłożę więcej. Okej. Jeszcze dwie. Spoko. I teraz tak, to można bardziej dać na środek w takim razie. Mniej więcej, plus minus. To może stać tak, jak stoi. Fotele można dać trochę bliżej. Chodź tu, chodź. Co tak daleko od nas uciekłeś? Chociaż może sofę odrobinę do przodu bardziej damy. No, a dobra. Trochę za daleko. Jednak. I całkiem. Można by dostawić więcej, gdyby ktoś bardzo chciał, można mniej. Proponuję jeszcze tutaj wsadzić krzaczek i po drugiej stronie z roślin, naszych roślin. Liściaste. Ten jest duży. Ten jest wspaniały, on mi się tak straszliwie podoba. Właściwie, to czemu by nim nie oddzielić trochę działki, właśnie, w tym miejscu na przykład. O, to by była taka fajna, taki fajny paragon by można z roślin zrobić. Jeszcze mamy to, a to absolutnie nie ma problemu, może stać, bo przecież dlaczego nie? Czasem jest miło po prostu sobie wyjść, ot tak, o. Jeszcze w środku musimy ogarnąć. To mi się podoba tutaj. Postawiłabym jeszcze z dwa. Jeszcze tutaj na przykład zrobić taki żywopłot tego. To jest fajny pomysł. Podoba mi się to. U, ale niektóre to są niesamowite. Ale ten pierwszy jest taki najbardziej okazały. To może na nim się skupimy. Dobrze, to myślę, że tak. Mniej więcej. Gdzie ty jesteś tam? Na razie postawię jeden. Jak to się ma na mapie? Dobra. Trochę bardziej do tyłu. O!
I tak myślę, są już bardziej na równi. Już trochę bardziej, dobra. Jeszcze jeden. Obok zaraz, mniej więcej. Jakieś prześwity zrobimy, żeby nie było tak całkiem oczywiście zablokowane. O, i myślę jeszcze jeden. Całkiem fajnie to wygląda. Tylko ty jesteś tak strasznie blisko tego drugiego obok, a jakby cię tak obrócić troszeczkę. I trochę do tyłu. Niech będzie tak jak jest, to te damy troszkę inaczej w takim razie. Bardziej w środek. O. I gdzieś. Tutaj. No, tak by to wyglądało. I jeszcze ciebie trzeba odrobinkę. O, już prędzej. Już prędzej to jakoś wygląda. Podoba mi się ten pomysł. Takiego oddzielenia wszystkiego. Właściwie to bym tu wrzuciła jeszcze jedną. Tam już troszkę za daleko, ale tutaj chyba bez większych problemów. Trochę blisko do naszych miejsc siedzących. Ok, ten niech będzie tutaj. I tego też damy trochę bardziej do tyłu. O! Elegancko, tak może być. Ciebie ten nie gila po plecach trochę? Może trochę, dajmy go jeszcze trochę jednak w tamtą stronę. Świetnie. I tak wygląda bardzo sympatycznie. W sumie tu by było ok. Teraz to bardzo ładnie. Tutaj by można dać również te nasze światełka, lampy, dekoracje. Gdzie jesteś, lampo? Ta. Czy odwrotnie? Ach, niech będzie. Niech będzie tak, jak jest. Zobaczymy w nocy, jak będzie widać. Tamtą trzeba by trochę wyjąć na zewnątrz. Tutaj. Hopsaj. Tak, ta się trochę tam utonęła w środku. Chodź tu bliżej troszeczkę. I myślę, że to wystarczy. Kładziemy jakąś płytkę na wierzchu, żeby zrobić większy strój. Nawierzchnie płyty chodnikowe. Jest taka duża, całkiem płaska, bez większych jakichś rzeczy na wierzchu. No to ta wygląda na najjaśniejszą, jaka jest dostępna. Patrzcie, jaki mamy stół! No i kto powiedział, że nie można kombinować? Super. Teraz tak, zanim zasadzę te drzewka tutaj, to tu mamy fragment trawnika, który chyba by wypadało jednak rozwinąć.
bo teraz tak, tu trochę trawnika, a tutaj byśmy zrobili ten nasz ogródek, co? No dobrze, to zróbmy ten trawnik. Ale będzie rozwijania. Nawierzchnię poproszę i rolki trawy. Ha. Kawał przestrzeni do zagospodarowania z trawnikiem, jeżeli o to chodzi. To może po prostu... Właściwie to szkoda, że nie ma naszego kreta nigdzie. Gdzieś mi zniknął i nie wróci już chyba. Wystraszyliśmy go z tej norki i koniec. A szkoda, niuk by się przydał. Taki sympatyczny kawałeczek kreta, no. Chociaż wiecie co, myślę, że najpierw rozłożymy sobie trawnik tam przy tych drzewkach, a potem to zrobię tutaj tą wielką część poza nagraniem. I to będzie taki... Kolejnym przyjdziemy już tutaj z tej strony coś robić. Dlatego dobra, słuchajcie chłopaki, trzeba was odrobinę jednak przestawić będzie. I światełka pewnie też, no cóż. Pewnie mogłam najpierw rozłożyć trawnik, a potem się tym zająć. Ale tak właściwie to zastanawiałam się nad rozsypaniem tutaj trochę żwiru albo kory pod nimi, tak naprawdę. I wciąż się jeszcze zastanawiam w sumie. Może rozsypę. Spróbujmy. Z nawierzchni... Właśnie, chciałam korę. Tą jasną. Może weźmy ją tym okrągłym jednak, bo pewnie mi wyjdzie bardzo dobrze. Okej. Rozsypmy sobie ją trochę tutaj. Trochę tutaj. Może trochę za duża. Właśnie, może taką mniejszą. A tam przykryję trawnikiem to, co zrobiłam według mnie za dużo. O! I może w ten sposób zrobimy sobie. O! O! Trochę w środku, trochę na zewnątrz. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało. No, troszkę nam tu brzuska przeszkodziła, ale jest dobrze. Podoba mi się. Może być, jak najbardziej. Nie musi być równo, bo to właśnie o to chodzi, że niekoniecznie musi być w ten sposób. Ten zostawię na trawniku może. Chociaż odrobinę, żeby się wyrównało. Chodź tu, kora, chodź. Tu gra i teraz tu dookoła. No tak niestety płytka tu trochę wyszła, nie dało się jej ułożyć równo. Musiałabym, chyba żebym zrobiła po prostu ścieżkę idącą w tą stronę. No to wtedy byłoby inaczej. Zaraz się nad tym zastanowię również, ale rozsypmy najpierw tą. Super. Obzaj. Tu nie musi być. No, i tak by było super. Nie, kosiarka mi jest niepotrzebna. To mi jest potrzebne, tylko w większym rozmiarze. No dobra, mniej więcej. Porozsypujmy trochę korę po bokach, żeby była taka nieregularna. Podoba mi się tak, o. Właśnie. Trochę tam, trochę tu.
No i gra. Dawaj te roślinki, chodźcie tu. Mam nadzieję, że bez większych problemów mogę was w tej korze zasadzić. Tak mniej więcej? Mniej więcej dobrze. I według tego już sobie ustawię resztę roślinek. Tak, żeby tu była wciąż ta fajna przestrzeń. O, trochę mało tej przestrzeni, trochę dalej. No i gra. Ty to chyba musisz... O kurczę, nie pomyślałam o jednym, że jeżeli nie rozłożę trawnika wcześniej, to będę mieć równą linię. Ale dobra, rozłożę trawnik i go po prostu rozsypę kolę jeszcze raz. Tak to powinno być zrobione w kolejności. Idź już do końca. Idź. Właśnie tu. Elegancko. Jeszcze jeden pasek puścimy obok, a może jeszcze jeden tak na wszelki wypadek. Zobaczymy, żeby mi się te roślinki zmieściły oczywiście. Jest coś satysfakcjonującego w tych roślinkach, rozwijających się tu trawniczkach. No dobra, myślę, że ten to się już zmieści bez większych problemów. Chodź. Książki się wydaje. Tak, on się zmieści, ale czy mnie wpuści, żeby posypać kory? To jest pytanie. Od razu jakoś tak lepiej to światełko wygląda tam w środku teraz. Jak jest taka przestrzeń odrobinę większa. Okej, okay. Dobra, słuchaj, to ja biorę się jeszcze raz za tą korę. To jest w ogóle fajny sposób na to, żeby kora była równo. Najpierw rozsypać korę, a później położyć trawnik. To jest całkiem dobry pomysł. Wtedy wychodzi taki równiutki pasek. A tak, to możemy zrobić nasze fale Dunaju tutaj, jak nam pasuje. Okej, okay, chodź tu. Co taki oporny jesteś? I myślę, że na tym skończymy. Wsadzimy sobie jeszcze te roślinki tutaj. I to by było wystarczające na dzisiaj, myślę. Teraz ty. Musisz się odsunąć, bo mnie trawnik nie przepuści. A potem rozsypiemy znowu naszą korę. Ale gorąco. Rozpuszczam się tutaj przed tym komputerem. Słuchawki to się już zlały w jedną całość z moją głową. Jeszcze jeden paseczek. I myślę, że to wystarcza. Później się weźmiemy. Chyba, że jeszcze tą dziurę tutaj z trawnika rozwinę dzisiaj. Tą, co mi tu została taka. A ty tu chodź. Nie ma się co martwić, przejmować. No, to gdzieś tutaj. Super. Światełko, kora. Tu jesteś. Tak, bo to wystarczy, bo to miało być zrobione mniejsze. Teraz tyle, żeby chociaż pod drzewkiem było. O. I się mniej więcej zgadza. Teraz tak, podejdę do nich, trochę powypuszczam tej kory, żeby cokolwiek wystawało za nimi. O. Tak powinno być super. Okej, okay, to wsadźmy je w końcu, bo tak biedne czekają, a trzeba by je już podlać. Chodź. Ale liście. Podleję je wszystkie na raz już.
Ale fajne, ale mi się ta roślinka podoba, naprawdę bardzo. Tam wystawiliśmy roślinę na fotel teraz, niech stoi, odpoczywa. Jeszcze nasze dwie tutaj idą całkiem sprawnie, trzeba przyznać. I jeszcze jedna. Ładne liście. Ta jest taka właśnie pełniejsza niż tamte kolejne warianty były. Podlewajcie się. Elegancko. Dobrze, rozłóżmy jeszcze ten trawnik tu. W tej dziurze, co nam została. I będziemy mogli sobie kończyć odcinek. I zobaczyć, jak to oczywiście wszystko teraz wygląda. Z tej strony. Ach, tam stoi jeszcze jedna. Ją też tu gdzieś wsadzę. Tutaj ją posadzę. Chodź, biedaku. Tu byś mogła stać. Tak, zdecydowanie. Złopatujmy ją tutaj. Przysyp się. Podlej się. I może być. Ok, tu jeszcze ze 3 rolki trawy wejdą. To na pewno. Widzę, tam nam kwiaty przebijają przez nasze ogrodzenie. Dobrze, niech walczą o życie. Akurat się robi ciemno i będzie widać fajnie, jak się świecą światełka. Oj, coś się martwię, że mi może minimalnie braknąć rolki na jeden paseczek. O nie, zostawiłam pasek. No właśnie, o tym mówiłam kiedyś. Zaraz go tam przykryję cienką rolką. I tutaj również. I jeszcze tam wiem ten fragment, który mi został. Jeden. Ta mała powinna wystarczyć. Dokładnie. I zawiniemy jeszcze to samo tutaj, bo ten pasek to będzie się rzucał w oczy strasznie. Od razu lepiej. I jeszcze ta dziura tam, po lewej i na tym koniec. Super. Tutaj. Tu już mi będzie potrzebna ta trochę większa rolka. I mamy to. Yeah. Super. Tam nasz ogródek zen. A tutaj nasza część wypoczynkowa, grillowa. Część grillowa. Część wypoczynkowa ze światełkami. Super to wygląda. I nasz basen solankowy. A teraz tak, ciekawe, czy przejdę tędy. Ja, przeszliśmy. Tak by to wyglądało. Taka część rekreacyjna, elegancko oddzielona. Ale zobaczcie, jaki ten ogród jest ogólnie ogromniasty. Jeszcze musimy tutaj zrobić kruszkę, wejście eleganckie. Ten trawnik jako trawnik po prostu wygląda świetnie. Tu rozłożymy resztę trawnika. I tak jak myślałam, tam pod tym zrobimy część ogródkową, a myślę, że jeszcze drzewka owocowe sobie powsadzamy tutaj pomiędzy tymi wielkimi. I na tym byłby koniec. No i jeszcze w środku musimy zrobić oczywiście. Ale ile mi zostało tych w ogóle paneli? Wystarczą na tą jedną ścianę? Fajnie by było, gdyby wystarczyły. Aha, bo, a tam można pod spodem można pomalować spokojnie. I pasek na oknie również. Więc pasuje, żeby były przynajmniej jeszcze dwa panele. Działa! Działa! Ile mi zostało? Zostały mi dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Niech będzie, a reszta się pomaluje. Niekoniecznie na ten żółty kolor, bo jest taki na zewnątrz. Ale o,
może inny. A tak poza tym, no to chyba to mamy. Byłoby. Dobrze. To nasza część rekreacyjna, wypoczynkowa i na tym skończymy dzisiaj. Także dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!